Oto Dreamcast przed Wami. Zapraszam Was do trzech gameplayów, które zaplanowałem sobie zrobić. Jeden z widzów, RixetGamer.pl, między innymi też wymienił tytuł, który chciałby koniecznie zobaczyć, między innymi Sonic Adventure 2. Ten też będzie. Sonic Adventure wziąłem sobie za pierwszy, ponieważ nigdy jeszcze do tej pory Wam nie pokazywałem z tej wersji, a dosyć się różni, jeżeli chodzi o porównanie, nie wiem, z GameCube'a, z PC-ta i z tych najnowszych wersji, a Headhunter to będzie wisienka na torcie, bo jeżeli widzieliście mój unboxing z tej gry, to zapraszam Was tutaj. Pudełko niestety nie jest w idealnym stanie, bo te europejskie wydania są niestety najgorsze pod tym względem. Bardzo szybko się niszczą, są strasznie wykonane i te miejsca, które są tym bardziej podatne na uszkodzenia, to one rujnują się jako pierwsze. Padzik mam, przygotowane karty pamięci, jeszcze dwie z tyłu, bo nie wiem, na którym będę miał save Sonic Adventure. Trochę tego mam i no, muszę to sobie poprzypominać. Ale na początek zapraszam Was do ekranu i od razu sobie tam rozstrzygniemy te save'y. Dobrze, wspaniale, widać mnie w odbiciu. Włączam Dreamcasta, od razu jest podpięty do wszystkiego, co działa. I ten piękny ekran. Tylko tu widzę, że będzie taki pasek, ale on chyba taki zostanie, bo to jest wyjście skartowe. To nie jest ani kompozyt, ani inny, tylko to jest euro. Więc tak raczej zostanie, ale tu nie widzę. Tu nie widzę tego paska. Ok, mamy dzisiaj 15 sierpnia. Także ten film będzie dopiero znacznie później niż Wam by się wydawało, ale będzie. Ja Wam wszystko dam. Dam Wam znać w społecznościach na YouTubie. Posta zarzucę, jakieś tam może małe obrazki, zobaczymy. Dobra, może zaczniemy od save'ów, które gdzieś tu powinienem mieć. Tu jest Sonic Adventure. Tu mam jeszcze właśnie tego Headhuntera, którego sobie wczoraj odpaliłem. I wygląda bardzo fajnie, dlatego będę chciał gameplay z tego zrobić dziś. Natomiast, no właśnie, bo tu mam dodatkowe takie małe paczki. Ja im je nazwał DLC, bez problemu. Bo Dreamcast, jak wiecie doskonale, miał jako pierwsza konsola od razu wbudowany modem i można było przez internet pobierać sobie małe dodatki na kartę pamięci i dlatego właśnie z płyty CD, jako że te dodatki w ogóle na serwerach nie występują, to po prostu ja je ściągnąłem z płyty, wyrobiłem sobie taką płytę i tam mam właśnie te wszystkie dodatki Sonic Adventure 1 i 2. Z dwójki też będę chciał sobie pobrać, ale najpierw muszę nową kartę pamięci kupić, bo naprawdę miejsca na tym to jest strasznie malutko. Dobra, tu mam widocznie save'y z Choo-Choo Rocket i Sonic Adventure, a ja bym chciał zobaczyć jeszcze na innym. Szybko sobie przejrzę od razu, bo to jest bardzo ważne. Chwilę popiszczy i się pojawi. Zobaczmy, co jest na siódemce. Aha, już z innych gier. Shenmue, Spirata. Tutaj wszystko praktycznie mam. Ale 9 bloczków. To mi dużo nie zostawia miejsca, więc jeszcze druga biała karta. Oczywiście karty pamięci te białe od Grzesia są, także bardzo Cię pozdrawiam, Grzesiu. W ogóle cały sprzęt od Ciebie jest. Tu mam Sonic Adventure 2, więc karta już jest tylko do tej gry. Fajnie. Dobra, no to nie pozostaje nam nic innego jak na razie być na tej zielonej. To sobie kupiłem przezroczystą. Nie na tej zielonej, na tej ciemnej. Amerykańskiej. One działają z europejskimi, także nie ma z tym problemu żadnego. Dobra, odpalamy sobie Sonic Adventure. Taki troszeczkę wstęp, bardzo istotny, żeby Wam zobrazować, jak to wygląda na tych kartach pamięci. Niestety trzeba sobie tych kart pamięci trochę kupić, jak mamy parę gier, bo no, one ważą czasami naprawdę w dużej ilości, one bardzo ważą i na naszej karcie niestety to bardzo obciąża, no ale trudno. Mówi się trudno, zobaczę tylko obraz. Nie, jest w porządku. Troszkę go tam zedytuję w Vegasie, ale okej. Dobra. Ustawienia mamy wszystko. Mamy ustawienia porobione, także włączamy od razu.
Nie wiem, czy wiecie, jeżeli obserwujecie strefę Dreamcasta, to tak, napęd jest za głośny. To jest domena tej konsoli. Ale co bym chciał wam powiedzieć, to że niektóre gry mające kiedyś funkcje sieciowe zostały przywrócone niedawno i można dzięki temu na Dreamcastie sobie na nowo sprawdzać wyniki, ściągać sobie jakieś pierdółki i tak dalej, przeżyć sobie internet. I dzięki takiemu rozwiązaniu typu Raspberry Pi, nie mam tego, nie wiem jak to w ogóle zainstalować, patrzyłem poradniki, ale to jest zbyt skomplikowane dla mnie. Będziemy musieli zresetować, bo jest na sorki. Jest na 50 Hz, a chciałem na 60. Jeszcze raz włączymy. Jeszcze raz. I ten. Wiem, że można coś takiego już użyć. Chuchu Rocket też działa i Jet Set Radio, które też mam, też korzysta z tych funkcji internetowych, też one działają. Tylko nie wiem jak to ustawić, bo trzeba pewnie troszkę konsolę zmodyfikować. Nie jestem pewny jak to działa do końca, więc fajnie by było, gdyby ktoś po polsku zrobiłby taki przewodnik fajny, jak to działa mniej więcej. I jak macie kartę pamięci, jeżeli doskonale znacie Dreamcasta, to w międzyczasie pojawiają się przeróżne obrazki. Tutaj akurat mamy wszystkie postacie z Sonic Adventure. Sonic Adventure 2 też to będzie się praktycznie pojawiało, tylko w innych takich, o innym wyglądzie nieco. A z kolei, tak, mu się przełączył obraz. A z kolei w innych grach to jest jakaś podpowiedź dla nas. Nie wiem, ile mamy życia, jakieś tam, nie wiem, ile mamy broni, na przykład w Resident Evil Code Veronica. Tam jest taka podpowiedź i w przeróżnych grach tego typu, nie? W GTA 2 na przykład pokazuje nam broń i tak dalej. Więc nie jest to takie wcale straszne. Tylko jednak trochę za głośno. Mam tutaj 18 embermatów dopiero porobionych. Dobra. Ciszę jednak. Dobra, na 14 będzie starczyło. Tutaj dotykam telewizora, bo pilot praktycznie jest tylko do włączenia, bo do podgłośnienia i wyciszenia muszę długo przytrzymać, żeby zadziałało. Tej funkcji długi czas nie było, internet. Nie wiem jak ją ustawiłem, bo nie mam w ogóle podłączonej konsoli pod łącze internetowe. Nie wiem jak ja to zrobiłem, chyba wcześniej musiałem kombinować z przeglądarką internetową, ustawienia się zapisały na karcie i prawdopodobnie musiało tutaj coś zaistnieć, ale niestety tutaj nic nie zrobię, bo tu nie mogę wybrać save'a, znaczy pliku odpowiedzialnego za internet, także no tutaj niestety nic nie zrobię. Nic tutaj nie zrobię, bo nie mam podłączonego po prostu pod te nowe łącze internetowe. Od tego Raspberry Pi. No właśnie, tutaj się niestety nie podłączę, nie? Próbowałem tradycyjnym telefonem, ale to nie działało, bo mówię, to w ten sposób tak nie działa już od dawna. Dobra, wciskamy L i Exit to Game. No na tamte czasy, przełom wieków, to Dreamcast był bardzo rewolucyjny, jeśli chodzi o internet. Tym razem piję frugo, jak chcecie wiedzieć. O. Kupiłem sobie. I naprawdę Dreamcast robił wrażenie pod tym względem. PS2 na początku nie miało takiej funkcji, dopiero później wprowadzono funkcjonalność internetową pod koniec 2001 roku, a to było trochę tak już w cieniu Dreamcasta, bo już sama konsola umierała, ale no, mimo to, że Dreamcast zrobił naprawdę pozytywne wrażenie na graczy, no to jednak. Nie wiem, zróbmy Adventure, zobaczmy gdzie ja tam jestem. A, już końcówka. Już potężna końcówka będzie. Pomijmy sobie napisy. Także jak macie załadowaną kartę pamięci, to nie wiem dlaczego. Nie wiem dlaczego, do cholery, ale pojawia się nam... Dziwne czoło nam się pojawia. O, zobaczcie. Nie wiem dlaczego to się pojawia. Gdy biegniemy szybciej,
On zaczyna z nami zapierdzielać i on nie wyrabia na... O, chyba było widać. Czekajcie, pobiegnę do przodu. Nie wiem, dlaczego tutaj jest coś takiego, ale okej. Dobra, z tego co tu pamiętam, trzeba było wyjść. Fajne oświetlone ekrany, tego nie było na PC-cie. W ogóle tu wielu rzeczy nie ma z PC-ta. Na PC-cie nie ma, sorry. Ta wersja jest wyjątkowa, bo... Może jest to ta sama gra, ale jednak wygląda nieco inaczej. Zupełnie inaczej niż nowsze, późniejsze wydanie. Chyba tu będziemy walczyć z Gammą. Chciałem powiedzieć z Omegą. Ale w topa. Tak, tak, to będzie to. Dobra. Chyba tego pominąć nie mogę. Bo pierwszy raz w to gram. Tak, nie mogę tego pominąć. No nic. No ale jak sami widzicie, ludzie, którzy grali na PS1 czy na Saturnie, nagle widzą taką grafikę, to oni dostają szczękę opadu, naprawdę. Wtedy taka nagła zmiana grafiki, nie? To był 98, 99, no to naprawdę musiał robić wrażenie i to ogromne, nie? Co prawda różnice między nowymi konsolami a poprzedniej generacji są co prawda jakieś tam zauważalne, ale nie są one aż tak widoczne jak tutaj w tym wypadku, nie? Z piątej generacji na szóstą przykładowo. To nie był taki duży przeskok graficzny, jedynie co to tylko lepsza jakość tekstur i tak dalej, a tu mamy praktycznie... No wiadomo... Są elementy jednak takie... Niezbyt dające... Nie wiem, efekt dzisiaj wow, ale na tamte czasy muszę wam powiedzieć, że naprawdę to było coś dużego, nie? Tekstury, odległość rysowania. Co prawda Dreamcast nie był aż taki dobry w tym, bo też odległość rysowania miał bliską. Jak się tak popatrzy na gry. No ale jednak poszedł znacznie do przodu, jeżeli chodzi o technikę. Jakość grafiki do tej pory niespotykana. Zresztą nowa generacja, nie tam Nintendo 64 czy coś. Więc już trochę lepiej. No ale wiecie, mówi się, że Nintendo 64 jest bardziej rewolucyjne, bo naprawdę pokazało wiele nowinek technicznych. Jeśli chodzi o grafikę, ale tak generalnie to jednak dla mnie Dreamcast bardziej przewyższa tą ideę, zwłaszcza, że mówię. Ta funkcjonalność internetu jest dosyć tutaj duża. Szkoda, że tego pominąć nie mogę, to trochę trwa. A ja wam tego nie chciałem pokazywać. Także sami widzicie, jak to wygląda. Oczywiście ta pierwsza wersja mimiki Sonika jest przerażająca dla niektórych. Takie memy powstały, że mówię, strach pomyśleć, co się później dzieje w tych innych sytuacjach. No dobra, mogę zagrać Gammą, ale chyba wiecie co, zrezygnuję tutaj z Adventure, bo to jednak źle zrobiłem, że wybrałem ten tryb. Wolałbym wziąć tryb próbny. Action stage weźmy sobie i jakiś taki dowolny. Nie wiem który. Na pewno taki, którego nie pokażę pierwszego, bo pierwszy za często się pojawia. O, można sobie zadania porobić. Akurat mogę to zrobić. Może Speed Highway ma bardzo fajny utwór. Dawajcie, robimy. Niech będzie. Level 7 chyba, nie? 6. No, trochę się gra wczytuje, no bo wiadomo. Uroki tego napędu. Ale warto, naprawdę, warto mieć. O, poziom zupełnie inaczej wygląda niż znacie, nie? Niż kojarzycie. Inne tekstury są przede wszystkim. Bardziej mi się wydaje, że to jest bogatsza grafika troszkę. Na PC-cie czy tam na GameCube. Znaczy, na GameCube to chyba jest taki bliski port Dreamcasta, ale jakoś tak tu wygląda to ciekawiej. Wygląda to dla mnie. No lepiej jakoś. Jest więcej takich smaczków, nie? Więcej detali po prostu wzięli pod uwagę.
tworząc tą wersję. Chcieli ją zrobić jako wyjątkową. A... O kurde, spadłbym. Kurde, wolno biegnę, to śmiesznie Sonic przebierał nogami. Dobra. Także dla mnie ta wersja jest naprawdę ciekawa i warto ją znać. Niekoniecznie mieć, ale znać warto, że są takie małe różnice. Znacznie wyraźniejsze tekstury niż to bywało w późniejszych grach Segi, na przykład na PS2, na przykład w Shadowle. W Shadowle tam są okropne tekstury, a tu są no dosyć, powiem szczerze, bardziej ostre niż tam. A to jest 99 rok, nie? Po prostu inna konsola, inaczej to wykorzystali. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o same techniczne aspekty, no to tutaj Dreamcast ma większe pole do popisu, mi się wydaje. Więcej tego RAMu. Lepiej wykorzystuje ten RAM, o może tak. Do filtrowania różnych obiektów. Tu na przykład helikopter zupełnie inaczej wygląda. Tutaj bardziej błyszczy. Na PC-cie miał taką bardzo matową teksturę, brzydką. Dobra. Co prawda tutaj, jak widzimy... No, Tails! Zabrałeś mi jak kwiatkę! Co prawda, jak widzimy z daleka, znaczy z takiej bliskiej odległości, filtrowanie potrójne, czyli najpierw jest wygładzanie pierwszej tekstury, a później jeszcze w lepszej jakości drugiej. Są takie charakterystyczne linie z daleka, możecie zobaczyć, jeżeli macie dobre oko. No to właśnie była domeną Dreamcasta, że coś takiego w stanie było generować. Że konsola była w stanie generować taką jakość tekstur. Nie wiem, czy to będzie widać później. Z tyłu nawet to widać. Jak Sonic przez chwilę był ukazany z przodu. O, widać dokładnie to na oknach, jak są zapalone. To najpierw są tak rozmyte, a później się tak nagle pojawiają, nie? I to jest właśnie charakterystyka grafiki na Dreamcastie. I szyby miały zupełnie inną teksturę, inaczej wyglądały. Były takie bardziej turkusowe, a tu są takie dające wrażenie, że są świecące, nie? Sonic Adventure 2 jest troszkę inna sytuacja, ale do tego sobie przejdziemy, nie? Dobra. Okej. Okay. Tutaj niestety w tej wersji nie zbieramy pierścieni tak jak to było w DX-ie. Tutaj niestety nie ma tego. No i jak nie mamy podłączonego neta, to chyba też nie działa Black Market. Chao Garden. Musimy sami się zatroszczyć o Chao. Jakimiś zwierzakami i tak dalej. Nie jest to jakieś trudne, ale bardzo utrudnia. Troszkę się to robi na emblematy wszystkie. Się nawet nie wiem, jak to tutaj wygląda z tymi emblematami, ale okej. Okay. Nawet tych tekstur nie było ściany. Zwłaszcza na dole, nie było tego na PC-cie. Także mówię, jest bardzo dużo różnic. Ach, no tak, ale zapomniałem o tym celu. Dobra, nieważne. Gameplay jest najważniejsze. Dobrze, sobie tutaj popijam. A ja się z wami żegnam. Do zobaczenia. Do zobaczenia w innym gameplayu. W przyszłych... A i zapraszam was do następnego Sonic Adventure 2.